Siemaneczko! Witam was bardzo serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Jademy z kolejną degustacją. Tym razem piwo ze śląskiego browaru kontraktowego Kraftwerk w stylu American India Pale Ale o nazwie Thompson. Thompson. Tak wygląda etykieta. Thompson jest to, jak widzicie na załączonym obrazku tego kolesia, to taki karabin amerykański. Zwykle jak te stare filmy amerykańskie o jakichś tam mafiozach oglądacie z czasów prohibicji, to właśnie oni tam z Thompsonów strzelali. Dobrze, co mamy na temat tego piwa napisane? Co mamy w składzie? Woda, słody, jęczmienne i pszeniczne. Chmiele. Chinook, Centennial, Atanaum i Cascade. Już po tych chmielach można stwierdzić, że powinno być grejpfrutowo. Może lekka żywica być. Więc no, ale tutaj raczej klimaty cytrusowe powinny zdecydowanie na pierwszym miejscu być. Drożdże US 0,5, ekstrakt 15% wagowo, alkohol 6,2. Spożyć do 22 stycznia 2016. Piwo jasne, pasteryzowane, aha, no dobra. Pasteryzowane, ale nie filtrowane. Oczywiście browar Kraftwerk waży sobie kontraktowo w łososzu. No i spoko i bardzo, bardzo fajnie, bo tam bardzo dobre piwa z łososza wychodzą. Dobra, no to co? Otwórzmy zatem, napijmy się w końcu. Co tam w zapachu? Przyjemne, cytrusowe klimaty właśnie, ale lekko słodkawe. Wydaje mi się, że słód karmelowy był tutaj. Lekka karmelowość nadająca słodkości chyba jest. Coś mi się tak zdaje. Panowie, panie. Czekaj, tutaj coś jeszcze mam. Dobra. Tak. No i trzeba przyznać, że piana. Tutaj nie starałem się jej jakiejś zajebistej zrobić, ale jak możecie zobaczyć, piana jest bielutka, drobno pęcherzykowa, niezbyt obfita. Piwo jest klarowne, naprawdę jest klarowne, bardzo fajnie klarowne w takim złotym kolorze. Karmel na pewno jest, bo daje taką słodką, słodową słodycz. Stawiam, że słód karmelowy jest. Do tego przyjemne właśnie cytrusy, które bardziej w stronę grejpfrutową kierują się. Rzeczywiście, no nie da się. Nie da się tutaj tego karmelu nie wyczuć. W smaku przypomina jakby takie cukierki karmelowe o smaku grejpfrutowym. O, cukierki karmelowe o grejpfrutowym smaku. Takich kurwa cukierków to ja nie widziałem. Nie widziałem Nika jeszcze, ale jak ktoś
cukiernikiem jest, to niech, kurde, zrobi tak, takie cukierki, a będą się sprzedawać zajebiście. Bo naprawdę muszę powiedzieć wam, że to piwo smakuje mi. Smakuje mi, pomimo tego karmelu, to on tutaj bardzo fajnie z grejpfrutem w połączeniu z tym z grejpfrutem jest, że piwo nie wydaje się aż takie za bardzo, jakby to powiedzieć, orzeźwiające. Nie, jest takie, no, moim zdaniem jak najbardziej pijalne. Jeżeli w ogóle można coś takiego powiedzieć o piwie, które ma 15% wagowo i 6,2 alkoholu, to naprawdę piwko w porządku jest. Wysycenie średnie w kierunku do ciskiego, to też właśnie polepsza tą pijalność. Jak z goryczką. No, goryczka rzeczywiście wyczuwalna jest. Nie jest to jakieś takie pierdolnięcie, ale jest zaznaczona, więc tutaj nie można przyczepić się. Goryczka kojarząca się właśnie z albedo. Właśnie takie albedo. Tak, tak. Dokładnie tak. Jakie na finiszu to piwko jest? Wytrawne. Pomimo tego, że na samym początku i w zapachu jest dość intensywnie ten karmel wyczuwalny, pomimo to piwo na finiszu i tak wytrawne jest. Czyli jak najbardziej po żądalu. Tutaj chciałem uściślić jeszcze nuty chmielowe zdecydowanie przed tymi nutami karmelowymi są. Tak więc tutaj, no, aromacik jak najbardziej w pożądalu. Chociaż teraz melanoidy jakieś takie bardziej słodki ten aromacik, a mniej taki chmielowy. Nie, ale jak tak wywąchacie, to raczej te chmiele tutaj na pierwszym miejscu. Cóż bym mógł powiedzieć? Jeżeli nie przepadacie za IPA-kami, które ze słodem karmelowym są, to tego piwa nie polecam wam. Szczególnie Tomku z browaru Gdynia, nie pij tego piwa, bo wiem, że twoje uczulenie na karmelowe słody jest takie wielkie, że mógłbyś w konfrontacji z Thompsonem nie przeżyć. Ale wszystkim tym, którym karmel w IPA-kach nie przeszkadza, to mogę polecić Thompsona z Kraftwerku. Tak. Dobra, no, to by było wszystko, moi kochani ludkowie. Tak więc trzymajcie się. Pirsk!